Badaszewskie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć, czemu znowuż. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z warszawskich inwestycji. Znajdujemy się obok metra Mociny, bezpośrednio, już teraz patrząc, nad ulicą Sokratesa, znajdującą się na warszawskich Bielanach, która w ostatnim czasie przeżyła niemałą zmianę, jeżeli chodzi o wygląd. Chodzi głównie o to, że z dwóch pasów jezdni, które mieliśmy wcześniej, mamy już tylko po jednym pasie. Jest to element przebudowy całej tej ulicy po tragicznych wypadkach, które tutaj się wydarzyły, w szczególności tym, które wydarzyły się w 2019 roku, kiedy faktycznie ktoś zginął tutaj na przejściu dla pieszych. Chodzi oczywiście o to, że kierowcy mieli tutaj możliwość przy dwóch jezdniach wyprzedzania na przejściu dla pieszych, co się skończyło śmiertelnie, ale tutaj było bardzo dużo wypadków wcześniej. Dlatego w związku z tym na początku powstały progi, ale to było tylko i wyłącznie tymczasowe zmiany. Natomiast ostatecznie nastąpiła wielka przebudowa i zmiana, którą możemy zobaczyć teraz. W tym momencie mniej więcej pytacze się kończą przy samej przebudowie. O ile nowa jezdnia już cieszy się lub nie cieszy, w zależności od tego, czy mieszkańcy ją lubią czy nie, w tymże miejscu już jest od dłuższego czasu. Natomiast ostatnie prace, głównie chodzi o tereny zielone, jeszcze trwają. Chociaż zwróćcie uwagę, że tutaj jak lecimy tak trochę niżej, no to ścieżki rowerowe, no, są jeszcze pozakreślane. Czyli w teorii jeszcze nie zostało to wszystko oddane do użytku, ale domyślam się, że to jest jakiś lekki błąd. Co warto to podkreślić, jak tutaj lecimy z tej strony, zwróćcie uwagę, że droga dowodowa jest na takim samym poziomie jak jezdnia z samochodami, natomiast droga dowodowa również ma swoje znaki, na przykład o przejściu dla pieszych czy innych znakach. To jest według mnie coś, co powinno się pojawić na wszystkich drogach dowodowych w całej Warszawie i ogólnie w całej Polsce, bo tego bardzo brakuje. No i przy okazji dużo nowej zieleni tutaj powstało. Ścieżka dobra była już wcześniej, tylko była bardziej ściśnięta z chodnikiem, co było gorsze. Chodnik jest dużo szerszy po tej stronie prawej, jak teraz patrzymy. Po lewej dużo się nie zmieniło. Właściwie tam ZDM prawie nic nie zmienił poza przystankami, ponieważ tam faktycznie nie ruszyli tego w głównej mierze, jeżeli chodzi o przebudowę, i w większości dalej mamy starą smołę, co według mnie jest bardzo słabym wyjściem z tejże sytuacji. Poprzednio, tak jak powiedziałem, były tutaj dwa pasy jezdni, teraz jest po jednym pasie i to właściwie największa zmiana, jaką możemy odczuć. Oczywiście więcej zieleni, więcej drzewek i tak dalej, ale to wiadomo, przy każdej przebudowie się to zmienia, jak i również trochę jest miejsc takich stricte do parkowania, które są przerzucone raz z jednej, raz na drugą stronę ulicy, więcej przejść dla pieszych, o jedną więcej, jak i również pojawiły się przejazdy rowerowe przez Sokratesa, czego wcześniej nie było. Także tak to mniej więcej wygląda. No trochę tych miejsc parkingowych się pojawiło, przystanki autobusowe na trasie też zostały zmodernizowane na nowe. No i najważniejsze, w dużej ilości skrzyżowań pojawiły się ronda, jak to, które właśnie teraz widzicie i widzieliście poprzednio, wcześniej, żeby po prostu kierowcy nie mieli możliwości rozpędzania się tutaj. Słowem, jeżeli nie ma drugiej jezdni, no to nie ma możliwości, żeby wyprzedzać na przejściu dla pieszych, bo nie można wyprzedzać. Natomiast nie można dużej prędkości mieć, jeżeli po drodze mamy ronda i dużą ulicę, która ma dużo zakrętów. Jak tutaj to zostało zrealizowane przez zatoczki parkingowe, które są raz po jednej, raz po drugiej stronie ulicy, dzięki czemu jezdnia się przesuwa. Jak i również są po środku dosyć duże pasy zieleni, dzięki którym też również jezdnia jest poprzekręcana. Szersza ulica, tak jak tutaj macie trzy pasy, jest tylko przy skrzyżowaniach, przy wylotach już bezpośrednio Sokratesa. I tutaj jeszcze, jak widzicie, ścieżki rowerowe dookoła całego tego skrzyżowania z tramwajami jest robiona. I cały ten chodnik, ale tamto jest robione też w ramach jeszcze innej przebudowy, ale to też jest według mnie bardzo brakujący element, tego bardzo długo dla mnie brakowało. No i dobrze, że właśnie w tym miejscu ścieżki rowerowe będą jakoś po ludzku zrobione z przejściami dla pieszych, bo poprzednio tego nie mogę powiedzieć. Poprzednio to wyglądało o wiele gorzej. Także dobrze, że to się faktycznie tutaj zmienia. No i tylko się trzeba cieszyć. Oj, coś tutaj z ujęciem jest zdana, nie wyszło najlepiej. Oczywiście to nie będzie tak, że w tym filmie wam tylko opowiem, jak to wszystko teraz w tym mniej więcej miejscu wygląda, ponieważ to jest film podsumowujący całą inwestycję i mamy zdjęcia, które teraz widzicie bezpośrednio z września 2022, czyli z tego miesiąca, który aktualnie mamy. Natomiast byłem tutaj na tej inwestycji dwa razy wcześniej jeszcze i pokazywałem wam, jak to wyglądało w poprzednich materiałach, jednakże teraz wam pokażę za chwilę, jak wyglądała przebudowa okno w oknie, mniej więcej obok siebie, żebyście mogli zobaczyć, jak to wyglądało. Niestety nie mam zdjęcia i przelotu nad samą Sokratesa przed przebudową, już tylko z placu budowy.
No ale mam nadzieję, że i tak wam to się w miarę powiedział. Spodoba. Także proszę bardzo, mamy białą planszę z napisem Avizonosz i już nam się zaczynają te powoli filmy. Możecie zobaczyć, że mamy zdjęcia z sierpnia 2021, niestety tych najmniej mam, kwiecień 2022 i wrzesień 2022, czyli zdjęcia z dzisiaj. Zwróć uwagę, że w kwietniu jedna jezdnia była już nowa, druga była jeszcze wyrobiona, natomiast w sierpniu 2021 były dopiero prace początkowe, że tak to powiem. Widzimy mniej więcej zarys już nowej jezdni, ale jeszcze nie sfrezowany, po prostu zarys, jak to będzie wszystko wyglądało. Ja może trochę powiem o tej zieleni, która tutaj faktycznie jest stacjonalizowana. Możecie zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Nowa jezdnia tutaj na samej sekretarce, tylko jeszcze powiem, pojawiła się mniej więcej w maju 2022 roku, natomiast również w maju została podpisana mniej więcej i oferta na zazielenie tejże ulicy na kwotę wynoszącą 765 tysięcy złotych brutto. Nie do końca wiem, na co te pieniądze poszły. W sensie, ja wiem, że oni to jeszcze robią, to w teorii już nie powinni. 60 dni miały trwać prace. Łącznie 3 drzewa, 31 drzew, nie 3 drzewa, 31 drzew i 7 odpadów deszczowych. I to tyle. 19 dębów błotnych, 12 jarzębów szwedzkich, z tego co ja tutaj widzę. Przy ulicy Posokratesa powstanie 7 ogrodów deszczowych, pełnią istotną funkcję retencyjną o łącznej powierzchni 497 m2. Na razie trwa ich wygradzanie, a kiedy się skończy, wybrane w przetargu wykonawca posadzi w nich lubiące wilgoć rośliny, takie jak kosiące sabińskie, pociszek błotny czy sit. Ale to jest spierzyłchowy. Mniej więcej chyba dobrze to przeczytałem. W sumie nowa zieleń razem z ogrodami deszczowymi na ulicy Sokratesa obejmie powierzchnią 2187 m2. Także tak to mniej więcej wygląda. Oczywiście mnóstwo nowych drzew, krzewów i bylin również jest tutaj nowym elementem, który się pojawia na Sokratesa, co możecie zobaczyć na zdjęciach z kwietnia i września, że jest trochę tutaj więcej zieleni. Oczywiście tutaj wtedy jeszcze to był element prac na budowie, więc siłą rzeczy by było tego trochę mniej, ale możecie sobie to porównać. Czy jest więcej drzew, czy nie ma? No też trzeba pamiętać, że w kwietniu trochę mniej było zielono, więc faktycznie możemy zobaczyć takie tutaj suche patyki, ale ja bym powiedział, że trochę tych drzewek na przykład w tym miejscu po prawej stronie jest więcej. Jak tak patrzymy sobie. O, to jest ten jeden z ogrodów deszczowych. Możemy zobaczyć, jest taki trochę wycięty. No, to tak mniej więcej wyglądało. No, na pewno Sokratesa się dosyć mocno zmieniła po tej przebudowie. Ruch korków ja tu nie widzę. Chociaż też nie będę ukrywać, że często tutaj się nie pojawiam, ale zazwyczaj jak tutaj się pojawiam, to korków na wylotach nie widzę. Ruch jest taki mniej więcej jak był, bo dużo autobusów tutaj jest skierowanych. Nie do końca wiem, czemu niektóre 700-ki jadą tędy, a nie wzdłuż tramwajów. W sensie domyślam się, żeby obsłużyć tutaj te osiedla, ale domyślam się, że mieszkańcy gmin podmiejskich nie chciałyby tak jeździć. No i tak to mniej więcej wygląda. Tutaj mamy Lidl, który na przestrzeni też całej przebudowy miał okazję być spalony i ponownie postawiony, wybudowany od prawie zera, więc to się też zmieniło. No i tak jak mówiłem, ścieżki towarowe zostały wymienione i nawet część tutaj starych ścieżek towarowych nie wchodzących zbytnio w Sokratesa zostało wymienionych na nowe asfaltowe. Niestety nie wszystkie w ramach tego skrzyżowania, co według mnie też jest dosyć dużym minusem. Lecimy w drugą stronę, żebyście mogli zobaczyć jeszcze z takiej perspektywy, jak to się zmieniło. I tutaj też na trochę dłuższym już fragmencie mamy zdjęcia, że tak to powiem, z trzech kamer, z trzech dronów, z trzech różnych dat w ogóle. A mianowicie sierpień 21, kwiecień 22 i wrzesień 2022. Zwróćcie uwagę na ronda, które powstawały. W sierpniu jest jeszcze stara jezdnia prawa, którą możemy zobaczyć, czyli jezdnia północna. I w ten sposób chyba najlepiej możemy zaobserwować, jak to się wszystko tutaj zmieniło. Chodnik po lewej stronie właściwie się nie zmienił. On jest cały czas jak był. Jedyna największa zmiana, jaka się tam zmieniła, no to jest to, że jest to teraz ciąg pieszo-towarowy. Wcześniej chyba tak to nie wyglądało. No i
No i tak to się ciągnie na całej przestrzeni. Nie będę ukrywać, wiadomo, takie duże ulice powinny być likwidowane z centrum miasta i tak dalej. Czy tutaj taka duża ulica była potrzebna, niezbędna? Biorąc pod uwagę, że cały czas nie mamy wybudowanej trasy mostu północnego, to na pewno tutaj dużo osób mogło tędy się kierować, ponieważ to była jednak dwupasmowa jezdnia. Teraz, ponieważ to zostało obcięte, wiadomo, mniejszy jest ruch, no ale... Ale brakuje, brakuje tej trasy mostu północnego i oczywiście wylotówki S7 z tej strony. Ale to na szczęście w najbliższych latach będzie się zmieniać powoli. Tutaj też co warto podkreślić, no to oczywiście sam proces budowy nie był najłatwiejszy, jeżeli chodzi o mieszkańców w tymże miejscu, ponieważ no jest to jakby nie patrzeć nowa ulica po jednym pasie w każdym kierunku, więc podczas przebudowy nie można było puścić jednocześnie ruchu w jednym i w drugim kierunku, także sporadycznie był wyłączany ruch najpierw w jedną stronę, później w drugą stronę, ale autobusy zawsze i tak tędy jeździły, przynajmniej w jednym kierunku, więc nie było aż tak tragicznie. No ale jednak to na pewno było jakoś w jakimś sensie uciążliwe, że nie dało się wjeżdżać tutaj z poszczególnych ulic. Tak to mniej więcej wygląda. Ja już tutaj was bardziej zanudzać Sokratesa nie będę. To jest ostatni film, przynajmniej z tej przebudowy. I jeszcze tutaj oczywiście muszę powiedzieć, że program SOWA też tutaj się pojawił w 2021 roku, bo też były wymienione właśnie latarnie na nowe, LEDowe, LEDuje, jak to się mówi. To było na tyle z tego. Jeśli taki film wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. I do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale z kolejnych podsumowań. Cześć!